Dzień dobry. Jest to film dotyczący historii w klasie siódmej i temat to działalność polityczna na ziemiach polskich. I zaczniemy od pierwszych partii politycznych. Pod koniec XIX wieku na ziemie polskie zaczęły przenikać idee ruchu socjalistycznego. Jednak działalność polityczna w zaborze rosyjskim była bardzo niebezpieczna ze względu na zakaz, za złamanie którego groziły kary. Tak więc, kiedy w 1882 roku powstała pierwsza polska partia socjalistyczna, Wielki Proletariat, została szybko rozbita przez władze carskie. Mimo to, na początku lat 90. XIX wieku tworzono kolejne polskie partie polityczne. Powstała w Paryżu w 1892 roku Polska Partia Socjalistyczna, czyli PPS, z Józefem Piłsudskim i Stanisławem Wojciechowskim na czele, w krótkim czasie stała się najsilniejszą i największą polską partią lewicową. Celem działania PPS była niepodległa Polska w formie demokratycznej republiki, w której wszyscy obywatele byliby równi wobec prawa. W niepodległym państwie chciano przeprowadzić reformy społeczne, wprowadzić swobody obywatelskie, takie jak wolność religii, słowa i druku. Postulowano też możliwość zakładania stowarzyszeń i partii politycznych oraz prawo robotników do strajku. Rok po powstaniu PPS powołana do życia została Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, czyli SDKP, przez Różę Luksemburg i Juliana Marchlewskiego. Gdy do organizacji dołączyli działacze z terenów litewskich, partia zmieniła nazwę na Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, czyli SDKP-IL. Program SDKP-IL zakładał, że cele społeczne są ważniejsze od narodowych, dlatego jej członkowie odrzucali walkę o niepodległość. Ich zamiarem było obalenie caratu i utworzenie Rosyjskiej Republiki Demokratycznej, dlatego też współpracowali z rewolucjonistami z różnych państw, aby przygotować rewolucję proletariacką, w wyniku której powstałaby Republika Socjalistyczna. Członkowie SDKP-IL byli zwolennikami likwidacji własności prywatnej. Kilka lat później, w 1897 roku w Galicji, założono Polską Partię Socjaldemokratyczną Galicji i Śląska, której przewodził Ignacy Daszyński. W tym samym roku powstała partia o podłożu nacjonalistycznym, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, zwane Narodową Demokracją, ND, czyli Endecja. Zgodnie z programem przygotowanym przez współzałożyciela Endecji, Romana Dmowskiego, celem ugrupowania było odzyskanie niepodległości i utworzenie państwa narodowego, w którym dominującym narodem będą Polacy. Zgodnie z propagowanym przez Endecję socjalizmem narodowym zakładali współpracę społeczeństwa polskiego w trzech zaborach. Z powodu germanizacji byli wrogo nastawieni do działań władz niemieckich, natomiast pozytywnie odnosili się do współpracy z Rosją. Ze względu na głuszony antysemityzm, czyli pełną uprzedzeń lub nienawiści postawę wobec Żydów, doprowadzili do pogorszenia stosunków między Polakami a Żydami. Ruch ludowy. Pod koniec XIX wieku w Galicji powstał ruch ludowy mający na celu poprawę sytuacji tamtejszej ludności wiejskiej. Działacze tego ruchu, wśród których byli Maria i Bolesław Wysłouchowie, propagator spółdzielczości Franciszek Stefczyk i ksiądz Stanisław Stojałowski, dążyli do uświadomienia politycznego chłopów, by włączyć ich do życia narodowego. Utworzono partię chłopską, Polskie Stronnictwo Ludowe, istniejącą do dziś, w której programie było m.in. nadanie praw wyborczych chłopom. W partii w 1913 roku doszło do podziału na PSL Lewica, który gromadził biedniejszych chłopów, i PSL Piast z Wincentem Witosem na czele. Przebieg rewolucji 1905 roku. Po przegranej wojnie Rosji z Japonią, toczącej się w latach 1904-1905, słabość Rosji stała się widoczna dla społeczeństwa. Ludzie masowo zaczęli domagać się reform. I tak 22 stycznia 1905 roku pokojowa demonstracja przed siedzibą cara, Pałacem Zimowym, została krwawo stłumiona. Śmierć około 1000 demonstrantów podczas tzw. krwawej niedzieli była iskrą, która wywołała falę protestów i strajków nie tylko w Rosji, ale również w największych ośrodkach przemysłowych Królestwa Polskiego. Do walki zbrojnej szykowała się PPS wraz ze swoimi bojówkami. Mimo krwawej niedzieli polscy robotnicy wezwani przez PPS i
SDKPIL przyłączyli się do wywołanego w Rosji strajku powszechnego. Od 1905 do 1906 roku w Kongresówce wybuchło ponad 6991 strajków, w których uczestniczyło około 1 300 000 pracowników. Bojownicy PPS przeprowadzali zamachy na funkcjonariuszy władz carskich. Robotnicy domagali się lepszych warunków pracy, autonomii i praw dla polskiego narodu. Jednym z postulatów była polonizacja szkół, o którą w latach 1905-1906 walczyła również młodzież szkolna i akademicka, biorąc udział w strajkach szkolnych. Co dała Polakom rewolucja 1905 roku? Na skutek tej rewolucji car Mikołaj II poszedł na ustępstwa, a reformy polityczne, które przeprowadził, odnosiły się też do ziem polskich. Polscy posłowie mogli zasiadać w świeżo utworzonym rosyjskim parlamencie, Dumie Państwowej. Złagodzona została cenzura, wprowadzono wolność religijną. Można było zakładać polskie organizacje kulturalne i oświatowe, a więc i polskie szkoły prywatne. Szkoły te powstawały na skutek działalności organizacji Polska Macierz Szkolna. Niestety szkoły publiczne i uniwersytety w dalszym ciągu były prowadzone w języku rosyjskim. Tylko na Uniwersytecie Warszawskim utworzono katedrę literatury i języka polskiego z polskim językiem wykładowym. Ujawniona słabość Rosji i zawiązywanie przez państwa zaborcze nowych sojuszy rozbiły ich jedność, co dało Polakom nadzieję na sukces w walce o niepodległość. W trakcie rewolucji doszło do pogłębienia podziałów wśród polskich partii politycznych. I tak Roman Dmowski, przywódca Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, nie wierzył w powodzenie powstania i z Rosją wiązał swoje nadzieje na uzyskanie autonomii ziem polskich. Uważał, że w zbliżającej się wojnie zwyciężą Francja, Wielka Brytania i Rosja. Natomiast Józef Piłsudski, stojący na czele PPS, sądził, że należy wywołać powstanie narodowe przeciwko Rosji, a we współpracy z Niemcami i Austro-Węgrami. Różnice programowe pojawiły się też w samym PPS, partii najbardziej zaangażowanej w rewolucję. Część działaczy PPS chciało wyłącznie zaangażowania w walkę o postulaty socjalne. Dlatego też odłączyli się od PPS, zakładając PPS Lewicę. Pozostali działacze z Józefem Piłsudskim na czele pragnęli włączyć się w walkę o odzyskanie niepodległości i rozbudowywali organizację bojową. Oni to stworzyli PPS, frakcję rewolucyjną. I przechodzimy do powstania organizacji niepodległościowych. Jak to się stało? Otóż szeroka autonomia przyznana Galicji przez cesarza Austro-Węgier sprawiła, że stała się ona głównym ośrodkiem polskości. Oprócz wolności prasy i szkolnictwa oraz administracji w języku polskim, autonomia dawała Polakom prawo do zakładania stowarzyszeń. Polacy działający w Galicji skrzętnie wykorzystali ten fakt poprzez zakładanie organizacji patriotycznych, które miały przygotować ich do zbrojnego odzyskania niepodległości. I tak w 1910 roku z inicjatywy działaczy PPS stworzono działające legalnie organizacje strzeleckie, Związek Strzelecki we Lwowie pod przywództwem Władysława Sikorskiego i Towarzystwo Strzelec w Krakowie z Józefem Piłsudskim na czele. Ich członkowie, głównie nastawieni patriotycznie młodzi ludzie, brali udział w szkoleniach sztuki wojskowej. Organizacjom strzeleckim patronował założony w 1908 roku z inicjatywy Piłsudskiego Tajny Związek Walki Czynnej, którego celem było wyszkolenie polskiej kadry dowódczej i przygotowanie powstania w zaborze rosyjskim. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do następnych filmików.